507, 964, 253. Ściszałem telewizor, bo tam nasze orły w piłkę kopane walczą z Albanią, ale tak szczerze mówiąc, między nami dziewczynami to mnie nie porywa ten patos tego starcia z Albańczykami. No nie wiem, jak to będzie dalej, tam jeszcze ta Anglia jest w planach po drodze San Marino. Dobrze, Iga Świątek dzisiaj, też niedawno temu, tuż przed rozmową z panem europosłem Ryszardem Czarneckim, skończył się ten mecz, wygrała w drugiej rundzie w US Open. To był trudny mecz z francuską. Pierwszego seta Iga przegrała, w drugim był tiebreak. No w trzecim to już była czysta formalność. Zobaczymy też, jak to będzie wyglądało z Anet Kontaveit, bo teraz ma z nią grać. Ale ja bym chciał, proszę Państwa, tę drugą część zacząć od tego, co wydarzyło się wczoraj. Do tego zdarzenia doszło wczoraj wieczorem na warszawskim Mokotowie. Beata P., znana jako Beata K., jechała BMW. Jechała Aleją Niepodległości od Piaseczna w kierunku Mokotowa. Co głosi oficjalna depesza? Według nieoficjalnych informacji 61-letnia wokalistka zespołu BAIM miała jechać od krawężnika do krawężnika zygzakiem. Zauważył to jeden z kierowców, który powiadomił policję oraz zablokował Beatę na skrzyżowaniu Alei Niepodległości z ulicą Batorego. Jak poinformował rzecznik mokotowskiej policji podkomisarz Robert Koniuszy, 61-latka została przebadana alkomatem. Badanie wykazało 2 promile alkoholu w organizmie. Kobiecie zostało zabrane prawo jazdy, samochód został przekazany osobie wskazanej, podkreślił podkomisarz. Po zatrzymaniu Beata została zwolniona do domu. 61-latka miała się zgłosić dzisiaj na policję. Zgłosiła się i usłyszała zarzuty prowadzenia w stanie nietrzeźwości. Za ten czyn może grozić do 2 lat więzienia. Potem Beata wydała takie oświadczenie, że jest jej wstyd, że bardzo żałuje tego, co zrobiła, że bardzo przeprasza. Moim zdaniem to jest, proszę Państwa, absolutny skandal, że w ogóle ona jest tak flekowana i Durczok, przepraszam najmocniej, ale przejechał pół Polski i miał znacznie więcej tych promili i sąd orzekł, tak orzekł sąd w wyroku, że nie stwarzał żadnego zagrożenia w ruchu lądowym. Majsztub nie miał prawa jazdy, nie miał OC, samochód nie miał badań technicznych i też się okazało, że jest absolutnie niewinny. Więc moim zdaniem to, co spotkało ATP, znaną jako Beata K., wokalistka BAIM-u, to jest dowód na to, jak brudna jest walka w tym naszym polskim showbiznesie. Natomiast ja bym chciał przy tej okazji zwrócić uwagę na to, jak kłamie i manipuluje Gazeta Wyborcza. To jest kolejny dowód na to, jak właśnie postępuje Gazeta Wyborcza ze swoimi czytelnikami, bo niejaka pani redaktor Joanna Labuda, ciekawa zbieżność nazwisk, to może być nieprzypadkowe. Niejaka pani redaktor Joanna Labuda napisała tak na portalu Wyborczej: nie milkną echa doniesień o zatrzymaniu Beaty K., która pijana prowadziła samochód. Że niby te 2 promile to taka pijana, tak? Fani zaczynają odwracać się od piosenkarki. No więc nie wszyscy, nie wszyscy. Liderka znanego zespołu Beata K. długo nie usiądzie za kierownicą. Piosenkarka została zatrzymana pijana w swoim BMW, gdy mknęła przez Warszawę. Jakie mknęła? Dziewczyno, droga, jakie mknęła? Jej się może wydawało, że ona mknie, ale ona tak od krawężnika do krawężnika, to gdzie tam mowa o tym, żeby mknęła? Chciałaby mknąć. Właśnie myślała, że się przemknie, a tu nic z tego nie wyszło. Fani artystki nie zostawiają na jej nieodpowiedzialnym zachowaniu suchej nitki. No to jest już tak banalna fraza, że nawet mi się tego nie chce komentować. Z tą nitką krawcową lepiej zostać, niż pisać takie dyrdymałe farmazony do Wyborczej. No ale nie znam tej pani redaktor Joanny Labudy, to niech sobie robi, co chce. W czwartek 2 września, tak dalej pisze, Instagram Beaty K. zalała fala negatywnych komentarzy. Kropka. No, fala to jest takie zjawisko, które nie jest pozytywne. To jest zjawisko, z którym my powinniśmy walczyć z falą, a nie robić z tego, no właśnie, pozytyw. Nic dziwnego, fani artystki spodziewali się po niej czegoś więcej i teraz wylewają swoje żale w sieci. No, żale.
Żale. Daremne żale, próżny trud, bezsilne zmożeszenia, przeżytych kształtów żaden cud nie wróci do istnienia. Świat wam nie odda, idąc wstecz, zniknionych mar szeregu nie zdoła ogień ani miecz powstrzymać myśli w biegu. Trzeba z żywymi naprzód iść, po życie sięgać nowe, a nie w uwiędłych laurów liść z uporem stoić głowę. Wy nie cofniecie życia fal, o właśnie. Nic skargi nie pomogą, bezsilne gniewy, próżny żal, świat pójdzie swoją drogą, że zacytuję, może pani Joanna Labuda sprawdzi sobie w Google, kto to napisał, jak już chce używać takich sformułowań, że żal. Ja wiem, że pani Teresa czeka, ale jeszcze chwileczkę, bo chciałbym skończyć to, co pani Joanna Labuda, redaktor Joanna Labuda napisała. Rano najwięcej gorzkich słów pojawiło się pod postem, który Beata K. opublikowała dzień wcześniej. Rano chwaliła się zdjęciem z dzieciństwa, a wieczorem pijana prowadziła samochód. No troszkę empatii, droga dziewiątko, dlatego że to jest absolutnie naturalne i normalne zjawisko, że jak się ogląda swoje zdjęcia z dzieciństwa, to człowiek się zwykle rozczula. Jak ja na przykład oglądam swoje zdjęcia z dzieciństwa i patrzę o taki mały sobalkaninki alalasiu, a teraz taki stary cap, to zawsze mam łzy w oczach i jestem wzruszony. Więc to, że Beata się wzruszyła, jak sobie oglądała rano swoje zdjęcia z dzieciństwa, to jest absolutnie naturalne zjawisko. Komentarze można było przeczytać, dopóki artystka ich nie zablokowała. I bardzo dobrze, że zablokowała. Bardzo dobrze, tak. A po co miała to czytać? Ja się takimi, co tam komentują, nie przejmuję. A ona widocznie no jest bardziej wrażliwa, to by się przejmowała, to zablokowała. Przypomnijmy, że po tym, jak piosenkarka została przesłuchana, nie trwało to długo, bo odmówiła składania wyjaśnień, zwolniono ją do domu. A gdzie ją mieli zwolnić? To jest profesjonalna policja. Do restauracji ją mieli zwolnić? Bardzo słusznie, że ją do domu zwolnili chłopaki. Za kierownicę samochodu szybko jednak nie wsiądzie. Policja postawiła jej zarzuty i odebrała uprawnienie do kierowania pojazdem. Szybko nie wsiądzie. Założymy się? Czy się cykasz? To panią redaktor pytam. Co to znaczy szybko w ogóle? Dobrze, pani Tereso, przepraszam, bo długo pani czekała. Słucham panią. Dobry wieczór, panie Jacku. Może to nie jest na dzisiejszy temat, ale muszę powiedzieć, co mnie boli. Jaki jest dzisiejszy temat? No właśnie, o pani Beacie K. A skąd w życiu? Dobrze. To ale ja państwu opowiadam, to nie są żadne tematy, to jest tylko pretekst do rozmowy. Naprawdę. Samo życie. Dobrze, ale chcę powiedzieć, co mnie boli. Pozwalamy na marsze równości, dewastację kościołów, biur poselskich, zakłócanie uroczystości kościelnych. A jeszcze skandaliczna wypowiedź pana Nitrasa. Pytam, kiedy katolicy przeciwstawią się temu trendowi obrażania nas katolików, próby spychania nas na margines? Dziękuję. Kłaniam się, pozdrawiam. No bardzo bym chciał, żeby się przeciwstawiali się katolicy cały czas temu, o czym pani wspomniała. Na wszelki wypadek wrócę do tego, od czego zaczęła się ta rozmowa z panią Teresą. No bo nam przybywa cały czas nowych widzów, nie wszyscy są zorientowani. Proszę państwa, tu nie ma czegoś takiego, że tu są jakieś narzucone tematy, tak? I że tylko na te tematy będziemy ze sobą rozmawiali. Ja już to kilka razy tłumaczyłem, no ale chyba jest tak, że muszę po raz kolejny. To by było nudne. Gdybym ja państwu narzucał ten temat, o którym mamy rozmawiać, a później się tego wyłącznie trzymał, to by było trochę jak takie badanie opinii publicznej. A po co? To od tego mamy inne pracownie. A propos badań opinii publicznej. Najnowszy sondaż jest taki. Jak wynika z sondażu United Surveys dla RMF FM i Dziennika Gazety Prawnej, na PiS głosować chce 37,1% Polaków. To oznacza wzrost o 4 punkty procentowe w porównaniu z badaniem z lipca. Na drugim miejscu Koalicja Obywatelska 25%. W porównaniu z lipcem to oznacza spadek o 6 punktów procentowych. Szymon Hołownia już nie jest na podium. 8,4% ma Szymon Hołownia, a Lewica ma 9%. No i w Sejmie jeszcze jest Konfederacja 8,1%. Ja bym powiedział ostrożnie, że może poczekajmy na te wyniki, jak już naród tak do końca przetrawi to, co
Jak naród do końca przetrawi wszystkie osiągnięcia olsztyńskiego kampusa. Poczekajmy na to, aż ludzie się z tym oswoją, bo tam było takie bogactwo myśli na tym kampusie, że to tak no, wymaga czasu. Zarówno te rozmaite konkrety programowe, jak tam likwidacja szpitali, ale też taka szersza zapowiedź zmian, na przykład już nie będzie Rzeczpospolitej, tylko będzie Warszawa i okolice. No właśnie ostateczne rozwiązanie tej kwestii dotyczącej katolików, ten postulat, żeby zamiast kiełbasy były bakłażany. Nie, naprawdę dawno nie było tak udanej imprezy jak ten kampus. Poczekajmy, aż ludzie sobie to wszystko przemyślą. Fantastyczne, że oni to zorganizowali za te niemieckie pieniądze, że pokazują CDU, jak się robi politykę. Pan Roman z Wrocławia. Kłaniam się, panie Romanie. Dobry wieczór. Co panu, panie redaktorze. Ja o sprawie tej nieszczęsnej Beaty, która się załapała, wie pan, na kielicha i ją złapali. Chodzi o to, że wie pan, hejt taki robią ta wyborcza, jak słyszę od pana, bo ja jej nie czytam w ogóle w życiu, w ręce jej nie miałem tej gazety, bo to, wie pan, mnie palce wyparzyły, by się spaliła chyba ta gazeta. Ale tu chodzi o to, wie pan, że od Urczoku, jak go złapali, to niewiele napisano, albo o Dajstubie. Wie pan, to się zamknęli cichutko, wie pan, tam coś nadmienili, proszę pana, i do widzenia, i cała sprawa. A tutaj, proszę pana, trąbią jakby nie wiadomo co. A odnośnie teraz, chodzi mi tej granicy naszej nieszczęsnej. Wie pan, gdyby to było za komuny, to tam już połowa by była wystrzelana. Wie pan, by się zbliżyli, bo była strefa do granicy. Jak złapali, proszę pana, to jak nas złapali, bo żeśmy nieświadomie przekroczyli granicę w Międzyleśniu i proszę pana, trafili nas akurat, żeśmy wracali z czechosłowackiej strony, jako łebki, bo żeśmy do kolegi pojechali na rowerach z Wrocławia. I proszę pana, złapali nas, to musieli, żeśmy, proszę pana, całą im tam dyżurkę czyścić za karę, a oni sprawdzali, skąd my jesteśmy, czy nie uciekli, żeśmy z domu. A tutaj, proszę pana, cyrtolą się ci nasi popiści. Ja wie pan co, no ja nie wiem, dlaczego to tak jest. Nie mają prawa, proszę pana. WOP to jest WOP. Przekracza pan granicę, to pan jest przestępcą. A tutaj, proszę pana, hejt sobie robią, te debile biegają, wie pan, z nożycami, z tym. No przecież to szkodnicy. Najlepsze to nasze sądy są, jak pan widzi. Wie pan, zamiast karać, to oni jeszcze bronią. To jest właśnie mafia sądownicza. Dopóki tego nie rozwalą, tych sądów, to nie ma tej tak zwanej, jak ja mówię, niesprawiedliwości. To nie mamy o czym rozmawiać. Bo to wie pan, oni będą cały czas. Tak jak ten powiedział, nie, Neyman, że kto trzyma z nimi, to niech się sądu nie boi. Oni wszystko załatwią. To jest właśnie, wie pan, to jest poruta, to jest dziadostwo. Także, że tutaj, wie pan, z tej strony. A te granice, to proszę pana, to dobrze, że tam zrobili pas, który ten. Ja to bym inaczej zrobił, wie pan. Nie stawiałbym tego, zaminowałbym. Pas zaminować, miny przeciwpiechotne mają. Tak jak w NRD, między NRD a NRF-em. Zaminowali, proszę pana, pas i wesoły świąt. Tylko, że jeszcze mury postawili. A tutaj między płotami wrzucić parę, proszę pana, pigułek. Jak się zlezie tam, proszę pana, no to jak mu tam genitalia trochę urwie, no to wie pan, drugi już nie pójdzie. Na pewno na 100% nie proszę. Takie to, wie pan, takie jest moje zdanie, trochę z humorem mówię. No bo wie pan, no tak, ale... A po drugie, to nie ma się co prosić. Jak Białorusini, my chcemy im pomóc, wysyłamy transport, proszę pana, z pomocą, a oni nie wpuszczają Łukaszenka, nie wpuszcza, to po prostu się ta Polska pcha na siłę tam. Po co to robić? Nie robić, wie pan. Oni tam, że pan, jak ich sobie Łukaszenka przywiózł, to niech ich sobie teraz żywi i zakwaterowanie ich da. A nie wypycha, wie pan, za granicę. No tyle, na tyle miałem do powiedzenia. No, będę zaraz trzeba mecz oglądać.
z tą Albanią. Bardzo uprzejmie. Tam 1-0 z tego, co zdążyłem zauważyć. Bardzo uprzejmie dziękuję, panie Romanie. Proszę państwa, ja nic głupszego od tego, co teraz państwu przytoczę, to na dzisiaj nie znalazłem. Według przewodniczącej Partii Zieloni Małgorzaty Tracz, to jest pani posłanka z Koalicji Obywatelskiej. Według tej pani posłanki Partii Zieloni Małgorzaty Tracz, Mariusz Błaszczak sam na siebie doniósł w momencie, kiedy ogłosił, że buduje wielki płot z drutu ostrzowego na granicy z Białorusią. To nic innego jak wnyki zostały wyłożone na ludzi, co jest niehumanitarne, ale są też ogromnym zagrożeniem dla zwierząt. Pani posłanka poinformowała, że w najbliższych dniach Zieloni złożą do prokuratury zawiadomienie odnośnie możliwości popełnienia dwóch przestępstw. Jak mówiła, chodzi o artykuł 53 prawa łowieckiego, przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 5 za zakładanie narzędzi lub urządzenia przeznaczonego do łowienia, chwytania lub zabijania zwierzyny oraz o artykuł 41 rozporządzenia ministra infrastruktury z kwietnia 2002 roku, gdzie określono, że na wysokości mniejszej niż 1,80 m zabronione jest umieszczanie na ogrodzeniach ostro zakończonych elementów. Urszula Zielińska z Koalicji Obywatelskiej powiedziała, że posłowie Zielonych złożyli dzisiaj zapytanie w tej sprawie do wicepremiera i przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów do spraw Bezpieczeństwa Narodowego i Spraw Obronnych Jarosława Kaczyńskiego. Powiedziała, że Zieloni oczekują wyjaśnienia, czy przed budową płotu przeprowadzono analizę prawną dotyczącą zgodności tej budowy z prawem, czy przeprowadzono analizę bezpieczeństwa dla ludzi i zwierząt, czy porozmawiano z naukowcami choćby w sprawie korytarzy migracyjnych, które zostaną tym płotem przecięte. Według pani posłanki Zielińskiej, też Koalicja Obywatelska, Kaczyński powinien odpowiedzieć, czy funkcjonariusze Straży Granicznej otrzymali instrukcje, jak postępować, kiedy napotkają na ranione albo martwe zwierzę, oraz czy na granicy polsko-białoruskiej już dzisiaj giną zwierzęta, a jeżeli tak, to ile ich zginęło? Sekretarz Partii Zieloni Magdalena Gałkiewicz ostrzegała, że wnyki Błaszczaka przetną Puszczę Białowieską, a tym samym uniemożliwią zwierzętom przemieszczanie się. Podkreśliła, że każda próba przedostania się zwierząt przez płot będzie się kończyła dla nich śmiertelnymi ranami i konaniem w cierpieniu. Krew tych zwierząt będzie miał na swoich rękach minister Błaszczak. To będzie miało katastrofalne skutki, zwłaszcza dla gatunków zagrożonych i rzadkich dla populacji rysia, którego w Polsce mamy zaledwie 200 osobników. Rysiów moim zdaniem jest więcej, ale no okej. Według niej zwierzętom zabraknie możliwości mieszania genów, co będzie skutkowało chowem wsobnym, a w konsekwencji zanikiem tego gatunku na terenie. Przekonywała, że podobne zagrożenia dotyczyć będą także m.in. żubrów i niedźwiedzi, a wilki, które będą odcięte od pożywienia, prawdopodobnie zaczną polować w pobliskich wsiach na zwierzęta tak zwane gospodarskie, co z kolei znowu nakręci nagonkę na te zwierzęta. Gałkiewicz zaznaczyła, że opinia publiczna nie dowie się o tym ani z mediów, ani od organizacji pozarządowych, ponieważ te zostaną wypchnięte poza strefę nadgraniczną przy pomocy stanu wyjątkowego, który zostanie wprowadzony jedynie w celu propagandy prewencyjnej dotyczącej tego, co dzieje się na granicy polsko-białoruskiej. Przepraszam, że się śmieję. W poniedziałek Sejm ma debatować na temat tego stanu wyjątkowego, no to już wiemy, z czego się tam można spodziewać podczas tej debaty, co usłyszymy. Poza tym, co już lewica ogłosiła, że ten stan wyjątkowy to jest próba generalna przed przewrotem i tak dalej. Pan Ryszard Spodkarpacia. Przepraszam. Pan Ryszard Spodkarpacia jest z nami. Kończy, panie Ryszardzie. Dobry wieczór. Tak, słucham pana. Ja mam taką jedną sprawę. Jeżeli ci posłowie, którzy tak się bardzo litują nad tymi uchodźcami, którzy tam koczują za granicę, ja mam taką propozycję, żeby po prostu zaprosić ich tam na granicę i dać im wolny przejazd. Niech sobie przejdą na drugą stronę. Ciekawe, czy którykolwiek by się z nich odważył, żeby tam przejść, bo w tej chwili zaczynają cwaniakować, zaczynają biegać przy granicy, zaczynają immunitetami, że mają
niech któryś z nich dostanie wolną drogę i mówi, proszę, weź sobie jakąś paczuszkę i przejdź przez granicę, idź tam do uchodźców. Ciekawe, czy znajdzie się taki odważny, który by tam chciał przejść. Bardzo uprzejmie dziękuję. To jest tak, że tutaj już kilka osób na to wpadło i były takie propozycje, żeby to tak zorganizować. Obawiam się, że nic by z tego nie wyszło. Czy coś wyjdzie z tego meczu, też nie wiem, bo tam jest 1-1, proszę Państwa. Ten obłęd lewicy jest naprawdę spory i to jest tak, że ten poniedziałek i to posiedzenie Sejmu może przejść do historii. Andrzej Szejna, działania rządu w sprawie wprowadzenia stanu wyjątkowego, komentuje w ten sposób. To jest testowanie zamachu stanu w Polsce. Przepisy konstytucji mówią o sytuacjach nadzwyczajnych, sytuacjach szczególnych zagrożeń, kiedy zwykłe konstytucyjne środki są niewystarczające. Stąd podejrzenie graniczące z pewnością, że jest to testowanie zamachu stanu i odsunięcia w czasie wyborów demokratycznych w Polsce, gdyby sondaże były niekorzystne dla PiS-u. Gdzie są te niekorzystne dla PiS-u sondaże? Gdzie on nie widział? No jest, dobra. Zobaczymy, jak to będzie w poniedziałek. Zobaczymy, jak będzie z tym meczem z Albanią. Bardzo uprzejmie Państwu dziękuję za wszystkie spotkania w tym tygodniu. Proszę na siebie uważać. Ten COVID, no to jeszcze pogadamy. On tutaj jest i on sobie nigdzie nie poszedł. Wszystkiego dobrego, miłego wieczoru. Do zobaczenia, do usłyszenia.